Rada Powiatu Wrocławskiego co roku wspiera młodych, zdolnych uczniów, przyznając im 10-miesięczne stypendia za dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i wyróżnienia artystyczne. 21. edycja programu stypendialnego będzie jednak nieco inna. Od marca bowiem szkoły były zamknięte, a uczniowie mieli lekcje zdalne. Oznacza to także, że część konkursów i zawodów sportowych zwyczajnie się nie odbyła. Zarząd powołał dwóch swoich przedstawicieli do komisji konkursowej i będziemy za chwilę robić rozstrzygnięcie tego konkursu stypendialnego i jak co roku będziemy przyznawać te stypendia. Do tej pory przyznano aż 391 stypendiów, a ich łączna wartość to ponad 950 tysięcy złotych. Aktualnie uczniowie co miesiąc przez cały czas trwania roku szkolnego otrzymują po 300 zł. Stypendia można otrzymać w trzech kategoriach: sportowej, naukowej i artystycznej. Młodzi ludzie, którym zostanie przyznane stypendium, dostaną kwotę 3000 zł i to najczęściej, z tego co ja z nimi rozmawiam, wydawane są pieniądze na pomoce naukowe, na dosprzętowienie, no bo to też są sportowcy, w związku z tym ten sprzęt jest drogi i na to są wydatkowane, co mnie bardzo cieszy, bo to rozwija i zainteresowania, i możliwości sportowe naszej młodzieży. Aby otrzymać stypendium, trzeba uzyskać odpowiednią średnią ocen, a w przypadku osiągnięć sportowych i artystycznych posiadać udokumentowane wyniki. W tym roku poziom zgłaszanych wniosków może być nieco słabszy niż w poprzednich edycjach, bowiem przez wybuch pandemii koronawirusa szkoły były zamknięte, a liczne konkursy i zawody sportowe zostały przełożone. Z jednej strony jest tych wniosków mniej, z drugiej te wnioski są, powiedział, mniej atrakcyjne. Dzisiaj oceniamy, że tak jakby poziom wniosków, które wpłynęły, no są najsłabsze od 21 lat, ale te wnioski wpłynęły. Od rozwoju sytuacji epidemicznej zależy także to, czy odbędzie się huczna gala z uroczystym wręczeniem nagród. Co roku Rada Powiatu Wrocławskiego zapraszała na uroczystość znane osobistości. Poprzednim razem nagrody wręczał m.in. profesor Jan Miodek. W tym roku, w zależności od tego, jak będzie się rozwijała pandemia, będziemy albo robić bardziej huczną, albo mniej huczną tą uroczystość. Najważniejszy jest fakt, że młodzież Powiatu Wrocławskiego dostanie te stypendia. Stypendia zostaną przyznane na rok szkolny 2020-2021. Echo 24, Oliwia Stasiak.